Zarząd Powiatu Skarżyskiego podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu 11 głosami za, przy 7 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu w imieniu zarządu przedstawił Radzie Starosta Jerzy Żmijewski. Wykonanie ubiegłorocznego budżetu Powiatu Skarżyskiego po stronie dochodów wyniosło ponad 88 milionów złotych, a po stronie wydatków ponad 87 milionów złotych i po raz pierwszy od 2007 roku przy planowanym deficycie w wysokości 945 tysięcy złotych budżet zamknął się nadwyżką budżetową, która wyniosła ponad 1 114 tysięcy złotych. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości ponad 7,5 miliona złotych, z czego zdecydowaną większość, bo aż prawie 6,5 miliona złotych, przeznaczono na inwestycje drogowe polegające na budowie i przebudowie dróg oraz chodników na terenie gmin powiatu skarżyskiego. Najkosztowniejszymi inwestycjami ubiegłego roku były rozbudowa ulicy Staffa w Majkowie za ponad 2 800 000 zł oraz przebudowa ulicy Książęcej za ponad 1 100 000 zł. Przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium radni zapoznali się także z informacją o stanie mienia samorządu oraz opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Przedstawione w czasie sesji stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażały pozytywną ocenę dla gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd Powiatu w 2015 roku. W dalszej części obrad Rada zatwierdziła sprawozdania finansowe powiatowych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 rok, przyjęła wszystkie zaplanowane w porządku obrad uchwały. Wyznaczyła także przedstawicieli Rady, radną Monikę Mianowską i radnego Janusza Kołodzieja do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto radni wysłuchali sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Miłym akcentem sesji Rady Powiatu Skarżyskiego było uhonorowanie tegorocznych laureatów Świętokrzyskiej Nagrody Artystycznej Scyzoryki 2016 z terenu Powiatu Skarżyskiego. Gratulacje i drobne upominki z rąk starosty Jerzego Żmijewskiego i członka zarządu powiatu Katarzyny Bilskiej odebrali Anna Tchórzewska i zespół Perły z Lamusa oraz Emil Tokarczyk, Izabela Mosiołek, Patrycja Michalska i Wojciech Woźniak. Siódmego czerwca dokonano oficjalnego odbioru prac związanych z zagospodarowaniem dwóch rond powiatowych usytuowanych na skrzyżowaniu ulic Metalowców Paryska oraz przy ulicy 3 Maja i Pięknej. Ronda zostały zagospodarowane ciekawą i różnorodną zielenią z bardzo dobrych materiałów z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej. Jak zaznacza ich wykonawczyni Dorota Kubicka z firmy Magnolia, koncepcja zagospodarowania rond opiera się na roślinach wieloletnich, co w pierwszym roku jest nieco droższe, lecz w latach kolejnych znacznie obniża koszty ich utrzymania. Pełny efekt będzie widoczny po dwóch okresach wegetatywnych, kiedy to rośliny się rozrosną. Roboty przy obu rondach polegały przede wszystkim na likwidacji chwastów, wymianie ziemi, wyznaczeniu miejsc sadzeń, oddzieleniu ich taśmą typu ekobord, rozłożeniu geowłókniny, ściółkowaniu korą i grysem oraz wykonaniu trawników. W przypadku ronda przy ulicy Metalowców Paryska przy wykonaniu nasadzeń zastosowano takie rośliny jak berberys, trzmielina tawuła japońska, jałowiec sabiński, dereń biały i liliowiec ogrodowy. Natomiast na rondzie przy ulicy Pięknej 3 Maja posadzone zostały berberysy, jałowiec sabiński i tawuła japońska. Jest to rondo na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Piękna. Rondo to, jak tu widzimy, posiada dosyć różnorodną roślinność. Te rośliny, które te są nasadzone, są to rośliny wieloletnie, dlatego nie będą one wymagały wymiany co roku, tylko wystarczy je pielęgnować, one się ładnie tu rozkrzywią i te ronda powinny zachowywać się dosyć długo w tak ładnej formie, jak wygląda to obecnie. Środki na zagospodarowanie obu rond pochodzą z budżetu powiatu skarżyskiego. Na terenie Skarżyska Kamiennej zostały zagospodarowane dwa ronda. Jedno rondo przy zbiegu ulicy Paryskiej i Metalowców, drugie rondo przy zbiegu ulicy Pięknej z ulicą 3 Maja. Koszt łączny wykonania tych rond to jest 40 tysięcy. Powierzchnia tego dużego ronda przy ulicy Metalowców to jest 378 metrów kwadratowych. Natomiast rondo małe to powierzchnia 95 metrów kwadratowych. Zagospodarowanie rond wykonane zostało zgodnie z podpisaną 16 maja bieżącego roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej umową z wykonawcą, czyli firmą usługowo-handlową Magnolia. Wszystkie prace zakończono w terminie. Trzy. 23 czerwca symbolicznym przecięciem wstęgi otwarto na oddziale pediatrycznym Szpitala Powiatowego w Skarżysku Kamiennej pokój życzliwości.
Pokoje życzliwości to akcja prowadzona przez Wrocławskie Stowarzyszenie Pozytywny.com, polegająca na przeprowadzeniu remontów w świetlicach szpitalnych na oddziałach dziecięcych w całej Polsce. Pokój życzliwości to miejsce, które ma na celu przynieść chorym dzieciom wiele radości i zabawy, pomagając im w trudnych chwilach. Miejsce to pozwala najmłodszym pacjentom choć na chwilę zapomnieć o rozłące z rodzicami i w najprostszy sposób pokonać szpitalną nudę. Znaczącą wartość tej inicjatywy podkreślił obecny podczas otwarcia wicestarosta Artur Berus. Szanowni Państwo, znamy podziw i zaangażowanie pracy pani Grażyny Ból. Ja pamiętam, jak rok temu pan dyrektor oprowadzał mnie po oddziałach szpitala. Widziałem, jak na korytarzu, na parapecie zajęcia prowadzi pani Grażyna Ból. Rozmawialiśmy o tym problemie. Udało się doprowadzić, że mamy piękną świetlicę. Trzeba tu też dodać, że zaangażował się zespół szkół technicznych. Ja dziękuję tu panu dyrektorowi i panu też Ryszardzie Salacie, że te jakby pierwsze podstawowe prace zostały wykonane przy wsparciu też szpitala, bo też materiały były finansowane przez szpital powiatowy. Dziękuję Stowarzyszeniu Pozytywne.com. Pani Grażyna, że ma świetny gust, to widzimy, że jest kolorowo, ślicznie. No myślę, że inicjatywa warta. Dzieci, wiemy, że przebywanie w szpitalu często no, to jest taka trauma dla dziecka, mimo starań lekarzy, personelu. Myślę, że taka świetlica na pewno wspomoże ten trudny okres dziecka podczas choroby. Ja jeszcze dodam, że to jakby nie są pierwsze prace, bo od 4 lipca będziemy przeprowadzać remont oddziału pediatrycznego do 17. Oddział będzie zamknięty, mamy zgodę Rady Społecznej, mamy zgodę Wojewody Świętokrzyskiego. Wszystko po to, żeby właśnie ten oddział był przynajmniej w stan techniczny, bo i personel wiemy, że jest na wysokim poziomie, żeby był też na wysokim poziomie. W świeżo wyremontowanym pomieszczeniu Skarżyckiego Oddziału Pediatrycznego mali pacjenci mogą korzystać ze sprzętu komputerowego, telewizyjnego, gier edukacyjnych oraz przyborów szkolnych. Profesjonalny personel dba o bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg każdej aktywności dzieciaków. Pokój składa się z 4 stref – artysty, zabawy, edukacji oraz czytelni. Koordynatorzy projektu nie kryli zadowolenia z efektów jego realizacji. Bardzo jesteśmy zadowoleni z efektów. Widzimy bardzo dużo wkładu własnego dzieci i pani prowadzącej tutaj dzieciaczki. Dziękujemy ślicznie. Wydaje nam się, że właśnie leczenie poprzez zabawę z dziećmi i wykorzystywanie zdolności artystycznych bardzo pomaga. Więc dziękujemy ślicznie, że zgodziliście się na przeprowadzenie naszego projektu. Projekt realizowany był we współpracy z przedstawicielami psychologów dziecięcych, pediatrów, pedagogów oraz projektantów wnętrz. Koszt stworzenia jednego pokoju to 25 tysięcy złotych i są to środki w całości przeznaczone na jego remont i wyposażenie. Stworzenie przyjaznego dzieciom miejsca w Skarżysku Kamiennej mogło zostać zrealizowane dzięki wsparciu Fundacji PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza oraz partnerów lokalnych. Wszystkim zaangażowanym w realizację prac nad powstaniem przy oddziale pediatrycznym pokoju życzliwości podziękował dyrektor szpitala Leszek Lepiarz, przekazując jednocześnie na ręce kierownika oddziału Ewy Ciszak 2 tablety do dyspozycji małych pacjentów. Gospodarz tego całego zamieszania, również bardzo serdecznie dziękuję głównie stowarzyszeniu, które się tutaj zaangażowało w wykonanie tych prac. Poczynając od naszych pracowników szpitala, którzy wykonali część tych prac remontowych, poprzez pracowników i uczniów właściwie tutaj Centrum Kształcenia Pedagogicznego, właściwie Zespołu Szkół Technicznych. I stowarzyszenie jak gdyby wykonało pozostały jak gdyby zakres tych prac, czyli te wszystkie piękne kolorystyki na ścianach, to właśnie ich tutaj zasługa i ich decyzja. I myślę, tak jak pani powiedziała, że jest to siódma taka sala, co myślę, że jest na pewno najładniejsze, prawda? Oczywiście. Myślę, jak weszliśmy, że najwięcej zaangażowania widać ze strony. Na pewno tak. I dzieci, i pracowników, i to, że to jest tak kolorowo urządzone i że to serce tutaj już jest, że ta świeca żyje od pierwszego dnia. I to bardzo widać. No, myślę, że szkoda, że znaczy szkoda, może nie szkoda, ale że mało akurat dzieci jest na oddziale, bo pewnie one by tutaj najlepiej powiedziały, jak się dzisiaj klimatyzują, jak korzystają z tego pomieszczenia.
by lepiej im jeszcze tutaj było, ja ze swojej strony przekazuję tutaj dla pani kierownik dwa tablety, które będą mogły być wykorzystane przez dzieci tutaj oddziału. Dzięki właśnie inicjatywie powstało tutaj, powstał ten piękny pokój. Ja jeszcze mam tutaj taki bukiet. Miłym akcentem otwarcia pokoju życzliwości było wręczenie sympatycznych podziękowań laurek przygotowanych przez małych pacjentów. Podziękowania przekazała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania świetlicy, prowadząca w niej zajęcia z dziećmi Grażyna Ból. Bardzo jeszcze raz chciałabym serdecznie podziękować właśnie za piękne biurko i szafę, bez której moja praca byłaby naprawdę bardzo trudna i byłby tu bałagan, a tak to wszystko można schować. Dziękuję ślicznie za zaangażowanie. Pokój życzliwości w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej jest 7 z kolei takim pokojem zrealizowanym przez Wrocławskie Stowarzyszenie. Dwudziestego czerwca powiat skarżyski wyemitował pierwsze 4 serie obligacji na łączną kwotę 4 milionów złotych. Pozostałe 14 serii zostanie uruchomionych w czwartym kwartale bieżącego roku. Z tą kwotą 4 milionów złotych spłacamy część kredytu z 2010 roku. Bank jest poinformowany, ten, który udzielał kredytu w 2010 roku. W roku bieżącym chcemy uruchomić całą kwotę, czyli 19,750. Chcemy spłacić kredyty z roku 2010 i 2011 w tej sumie, o której mówiłem, a to powoduje, że już nie będziemy mieli tych olbrzymich rat kapitałowych do spłaty w najbliższych 2 czy 3 latach. Emisja obligacji pozwoli, aby corocznie, począwszy od roku 2017, władze powiatu mogły przeznaczyć co najmniej 2,5 miliona złotych jako ewentualny wkład własny na zadania inwestycyjne, remontowe lub inny cel, który będzie wymagał bieżącego funkcjonowania powiatu, zaznacza starosta Jerzy Żmijewski. Mamy zaciągnięte kredyty na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich od 2010 roku do 2013. na kwotę ponad 43,5 miliona złotych, przy czym od 1 stycznia 2017 roku należałoby spłacać raty kapitałowe w wysokości ponad 5 milionów złotych plus odsetki 1 600 000. Przy dochodach budżetowych 82-84 miliony złotych i wydatkach bieżących 79 nie ma najmniejszej szansy, żeby te kredyty spłacać. I stąd Rada Powiatu przyjęła naszą sugestię, jeśli chodzi o inne działania dotyczące możliwości finansowania i funkcjonowania powiatu teraz i w przyszłości. Stąd podjęliśmy decyzję o wypuszczeniu obligacji na kwotę 19 750 zł. Te obligacje będą rozliczane w czasie od 2019 roku do 2035. Pozwoli nam to na to, że corocznie, począwszy od 2017 roku, będziemy mogli przeznaczyć co najmniej 2,5 miliona złotych na zadania inwestycyjne, remontowe lub na inny cel, który będzie wymagał z bieżącego funkcjonowania powiatu. Środki uzyskane z emisji obligacji wpłyną bezpośrednio do banku tytułem spłaty zadłużenia. Emisję obligacji obsługiwać będzie Getin Bank, który jako jedyny spośród 5 banków, do których wysłano zaproszenia ofertowe, złożył ofertę. Umowa z bankiem została podpisana 30 maja 2016 roku. Ponad 110 mieszkańców powiatu skarżyskiego wzięło udział w powiatowym marszobiegu wiosennym, który odbył się 11 czerwca włącznie. Po raz pierwszy uczestnicy tej cyklicznej imprezy, przemierzając długą, bo ponad 13-kilometrową trasę, mieli okazję podziwiać urokliwe i bardzo malownicze tereny gminy Łączna. Start i meta rajdu zlokalizowane były na terenie Zespołu Szkół w Łącznej. Tu także odbywały się dodatkowe atrakcje imprezy, jak mecz towarzyski, gry i zabawy dla dzieci, czy degustacja regionalnych pierogów z kaszą oraz z mięsem i kapustą, przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich Kobiety Aktywne i Łącznianie.
Marszobieg włączny miał szczególny charakter, gdyż poprzez swoją ideę zdrowego stylu życia promował i wspierał także profilaktykę raka piersi. A to za sprawą włączenia się przez powiat skarżyski w czwartą edycję akcji Dni Przyjaciół Piłki Nożnej Wygrywamy z Rakiem Piersi. W ramach tej akcji rozegrany został mecz towarzyski pomiędzy drużynami powiatu skarżyskiego i gminy Łączna. Mecz zakończył się wynikiem 5-1 dla gminy Łączna. Bramkę dla powiatu strzelił Janusz Mik. Ponadto każdy uczestnik marszobiegu mógł sfotografować się z różową kartką życia, dając tym wyraz poparcia idei akcji. Chętnych do wsparcia akcji nie brakowało. Organizatorzy promowali także zdrową żywność. Dzięki Fundacji Serce, która ma swoją siedzibę w Skarżysku Kamiennej na ulicy Porzeczkowej i która przekazała jabłka, zachęcaliśmy uczestników do zdrowego odżywiania się i korzystania z darów natury, czyli jabłek. Podczas marszobiegu tradycyjnie uhonorowano najstarszego i najmłodszego uczestnika imprezy. Tym razem najstarszym uczestnikiem był Ryszard Wrona z Bliżyna, a najmłodszą uczestniczką Lena Krzepkowska z Mostek. Otrzymali oni z rąk starosty Jerzego Żmijewskiego i członka zarządu powiatu Bogusławie Krawczyńskiej upominki. Organizatorami powiatowego marszobiegu wiosennego byli starostwo powiatowe w Skarżysku Kamiennej i gmina Łączna oraz zespół szkół w Łącznej. Imprezie patronowały media, telewizja Dami, Tygodnik Skarżyski, Echo Dnia, portale internetowe Skarżysko24 i TSK24. Czerwca w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku Kamiennej odbyło się powiatowe zakończenie roku szkolnego 2015-16. Zakończenie roku było okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów ze wszystkich szkół podległych powiatowi skarżyskiemu. Starosta Jerzy Żmijewski wspólnie z przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Kołodziejem uhonorowali gratulacjami łącznie 104 zdolnych uczniów. Pozwólcie na kilka refleksji. Rok szkolny i dziś czas tak szybko biegnący, że niedawno rozpoczynaliśmy rok szkolny, a dziś jesteśmy na jego zakończeniu. To robi też orientację dla wszystkich, którzy zaczynali szkołę, a szczególnie dla tych, którzy tą szkołę kończą, dla maturzystów. Cieszę się, że wśród Was jest liczne grono laureatów różnego rodzaju konkursów i olimpiad. Myślę, że dowód wdzięczności, który dziś będziemy wręczać dla wyróżniających się uczniów, to nie tylko dla samych uczniów pewna satysfakcja, ale również i dla nauczycieli, którzy tych uczniów przygotowują. Dlatego dziękując uczniom wszystkim za wytrwałość, za to, że jak to z młodzieżą bywa. Czasem trzeba nie iść do szkoły, bo jest trudna klasówka, albo jakieś inne rzeczy są, ale ważne jest to, żeby w swojej świadomości być przekonanym, że uczycie się dla siebie. Nie dla mnie, nie dla rodziców, dla siebie. Im więcej tej nauki będziecie mieli, im więcej wyniesiecie ze szkoły wiedzy, wspólnego spędzania czasu, to tym będzie to w życiu waszym, w dalszym życiu waszym procentowało. Niech zatem te wakacje będą dla was pogodne i radosne. Maturzystom życzę, aby po ogłoszeniu wyników matur wszyscy dostali się na wybrane kierunki studiów. Składam podziękowanie w imieniu zarządu powiatu, w imieniu rady powiatu, nauczycielom, radom pedagogicznym, wszystkim placówkom oświatowych, wychowawczych za trud, za troskę, za to, że bezpiecznie przetrwaliśmy cały rok i aby przyszły rok był bardziej, dla wszystkich bardziej radosny, bardziej pogodny, bardziej szczęśliwy. A młodzieży na wakacje, aby spędzili je bezpiecznie, byli przyjaciół, byli znajomych, aby wypoczęli. Ponadto nagrodzono nauczycieli Izabelę Żak, Halinę Tuśnio i Michała Mańkowskiego, którzy zajęli pierwsze 3 miejsca w plebiscycie Belfer Roku oraz wręczono powierzenia dyrektorskie na kolejne 5 lat Jolancie Nowickiej, Mariuszowi Kawie i Pawłowi Buryło. Nie ogłaszaliśmy jako zarząd powiatu zgodnie z ustawą systemu oświaty konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i dyrektora specjalnego ośrodka szkolnego z prostej przyczyny.
rada pedagogiczna, grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice przekazali nam tą informację, że to są naprawdę dobrzy wzorowi, nie tylko nauczyciele, ale i pedagodzy, ale przede wszystkim kierownicy jednostek organizacyjnych. To wielki zaszczyt dla mnie osobiście, a zaufanie grona pedagogicznego, że obdarzają Państwa tym zaufaniem. Myślę, że to zaufanie, znając Państwa, na pewno nie zawiedziecie. Ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek na organ prowadzący, aby ogłosił konkurs na stanowisko, które będzie wakowało. W związku z tym, że pan dyrektor Krzysztof Zemela powiedział zarządowi, a mnie także osobiście jako przewodniczącemu zarządu: Państwa, raz to, ja idę na emeryturę, mam tyle pracy społecznej, mam tyle jeszcze pasji, które muszę zrealizować i chciałbym już odpocząć. Krzysiu, bardzo serdecznie dziękujemy. Oficjalne podziękowanie i gratulacje z tego tytułu złożymy na Twoje, Krzysztof, ręce 1 września 2016 roku, ponieważ do 31 sierpnia jesteś dyrektorem 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Skarbsku Kamiennym. Natomiast konkurs ogłoszony przez Zarząd Powiatu, konkurs na stanowisko dyrektora z pozytywnym wynikiem wygrał pan Paweł Buryło. Panie Pawle, gratuluję serdecznie. To jest były dyrektor trzeciego, nie, do 31 sierpnia dyrektor trzeciego Liceum Ogólnokształcącego, a od 1 września dyrektor 2. Liceum Ogólnokształcącego. I w związku z tym Zarząd Powiatu po rozstrzygnięciu, pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu powierza panu Pawle Buryło stanowisko dyrektora 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Skarbsku Kamiennym na okres od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Panie dyrektorze, gratulujemy, życzymy owocnej pracy dla dobra młodzieży i sportu. W uroczystości wspólnie ze starostą i wiceprzewodniczącym rady uczestniczyli członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska, skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska oraz naczelnik Wydziału Edukacji Jerzy Krawczyk.